dzisiejszego dnia przede wszystkim chcielibyśmy pokazać grę Small World. Small World jest grą, która w zeszłym roku zdobyła tytuł gry planszowej roku według Świata Gier Planszowych, więc myślę, że jest warta polecenia. Zwłaszcza, że jest od tego roku po polsku dostępna w sklepach. I teraz tak. Jeżeli chodzi o grę Small World, każdy z nas chce zdobywać w tej grze pieniądze, punkty. I teraz tak, pieniądze zdobywamy w taki sposób. Na samym początku każdy z nas może wybrać sobie jedną rasę. Rasy mają różne swoje specjalne zdolności. I teraz do każdej rasy losowo jest dokładana pewna umiejętność dodatkowa. Ta umiejętność dodatkowo nas wzmacnia albo daje nam cechę. Kiedy już jeden z graczy, a w to się gra od 2 do 5, wybierze sobie tafelek, a drugi jakiś tam inny, to takie tafelki będą oczywiście dokładane. Gra na początku wydaje się zawsze trudna, natomiast po jednej rozgrywce jest nawet dla 8-latków, bo ostatnio nawet sprawdzane 8-latki w to grają bez problemu, pomimo tego, że jest 10 napisane na pudełku. W samej grze będziemy rozkładać różne żetony, symbol naszej rasy. Tymi żetonami będziemy też podbijać inne pola. W momencie, kiedy ja mam ruch, biorę żetony z pola i rozkładam je dalej po planszy, albo zdobywając nowe pola, na przykład gdzie jest przeciwnik, albo po prostu rozszerzać się. I teraz tak, po jednej rundzie każdy z graczy dostaje tyle punktów, ile ma zajętych pól. To jest tak naprawdę cała gra. Gra się 9 rund w wariancie, to jest akurat wariant dla 4, gra się 9 rund. Po 9 rundach policza się punkty. To jest tak naprawdę wszystko. Polecam każdemu.